Panie Boże, proszę Cię o to, aby mój tato nie pomyślał sobie, że on pracuje dniem i nocą, a ja go nie szanuję, nie kocham, żeby nie stwierdził, że wolę telefon od niego. Mój tato jest świetnym człowiekiem, bardzo go kocham, chociaż robi błędy, ale jak każdy. Panie Boże, brakuje mi taty na co dzień w domu, bo gdy wraca z pracy, to idzie do obowiązków domowych. I chciałbym to zmienić, żeby mniej pracował i miał więcej czasu dla rodziny. Boże, chciałbym podziękować Ci bardzo, że mam takiego tatę. Chociaż nie chodzi na wywiadówki, pracuje cały czas, to wiem doskonale to, że bardzo mnie kocha i moje rodzeństwo też. Ja też go bardzo kocham. I Panie Boże, zrób tak, żeby tata był więcej w domu i żeby nie myślał, że on pracuje na nas, a my go nie szanujemy. Bóg jest ojcem dla człowieka, ponieważ wypowiada do niego swoje słowo. Niejako oddziela człowieka od łona Matki Ziemi. Z prochu ziemi przez swoje słowo wypowiedziane Bóg oddziela człowieka od materii nieożywionej, ale też od wszystkich stworzeń. Czyni go sobą. Ale słowo, które Bóg wypowiada do człowieka, jest innym słowem niż to, które wypowiada do całego stworzenia. To słowo zaprasza człowieka jako istotę rozumną do dialogu, do odpowiedzi. Słowo Boga domaga się odpowiedzi człowieka. Tą pierwszą i pierwotną odpowiedzią człowieka na słowo Boga jest przyjęcie daru swojego życia, afirmacja życia. Bóg mówi: żyj, a człowiek odpowiada Bogu przez to, że przyjmuje swoje życie, że żyje. Dalej Bóg, kiedy czytamy Stary Testament, możemy zobaczyć, że przez swoje słowo daje człowiekowi prawo. To prawo Boże czyni człowieka człowiekiem. Czyni go kimś, kto ma kształt, kto ma granice, kto jest zdefiniowany, kto wie, kim jest. Bez prawa Bożego człowiek zamienia się bezkształtną masę, przestaje być człowiekiem. I to dzisiaj widzimy bardzo mocno we współczesnym świecie. To słowo, które wypowiada Bóg do swojego ludu Izraela, formuje lud Pana. Wyłania spośród wszystkich ludów ziemi, spośród całej ludzkości, lud, który jest szczególną własnością Boga. Do żadnego innego ludu Bóg nie zwraca się ze swoim słowem, nie daje mu prawa. A więc naród Izraela odkrywa ojcostwo Boga przez to, że otrzymuje słowo, to słowo słucha, pielęgnuje. Dekalog, który otrzymuje Izrael na kamiennych tablicach, jest drogą do życia. Bóg w ten sposób tworzy swój lud, lud, który formuje się na pustyni. Oddziela Izraelitów od ludów pogańskich. To było bardzo ważne przykazanie, aby Izraelici nie mieszali się z tymi, którzy nie są bogobojni, aby ich odniesienie do Boga było czyste. Izrael staje się synem Boga przez słuchanie słowa. I możemy powiedzieć, że w Starym Testamencie ojcostwo Boga objawia się w dwóch jakby takich wymiarach. Pierwszy wymiar to ojcostwo objawione przez silną dłoń Boga, które ukazuje Jego wierność wobec Izraela, wierność przymierzu. Ukazuje siłę Boga, okazuje to, że Bóg jest protektorem dla swojego ludu. Bóg walczy w imieniu swojego ludu. Bóg troszczy się o jego potrzeby. Zapewnia mu pokój. Walczy z wrogami. Zapewnia bezpieczeństwo. Ochrania. I drugi wymiar ojcostwa Bożego to czuła miłość Boga. Moglibyśmy powiedzieć, że ojcostwo tutaj przybiera jakby formę wręcz macierzyńskiej miłości. To jest bliskie tajemnicy miłosierdzia. Sam źródłosłów miłosierdzia odnosi się do łona kobiety. Poruszone są wnętrzności Boga. Ta miłość, ona jest niejako objawiona ojcowska w
tekstach biblijnych. Chciałbym tutaj przytoczyć dwa teksty. Najpierw z Księgi Powtórzonego Prawa. Znalazł go na ziemi pustynnej, na odludziu, gdzie brzmiały tylko dzikie głosy. Opiekował się nim i pouczał. Strzegł jak źrenicy oka, jak orzeł, który krąży nad gniazdem, by z niego wywabić swe pisklęta i bierze je na skrzydła rozpostarte, niosąc je na samym sobie. Tak Pan go prowadził. A więc tutaj mamy pokazany ten pierwszy wymiar miłości Boga ojcowskiej, w której Bóg objawia się jako ten, który prowadzi lud, który nadaje mu prawo, który nadaje mu tożsamość. A w księdze proroka i Ozeasza słyszymy słowa o miłości Boga pełnej czułości. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalom i bożkom, palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że przywracałem im zdrowie. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Bóg jest Ojcem przez swoje Słowo, Słowo Tory, Słowo Prawa, ale to Słowo także objawia się przez czułą miłość Ojca, której doświadczali Izraelici. Moim kolejnym rozmówcą w temacie ojcostwa jest Pan Piotr. Co Pan może powiedzieć tak o sobie? Takie krótkie CV. Takie szczere, takie prawdziwe. No, mam już 45 lat, a ojcem zostałem praktycznie 6 lat temu, więc było to już, można powiedzieć, że to moją młodość, którą powinienem poświęcić dla dzieci, dla wychowywania ich, to jednak zmarnowałem. A zabrałem się za to bycie ojcem troszeczkę za późno. Takie jest moje zdanie. Oczywiście to wszystko staram się jakoś nadrabiać. Aczkolwiek siły już nie pozwalają na to, aby jednak tak dużo można by im dać. I łapię się na tym, że właśnie nieraz już po prostu nie mam siły, żeby jeszcze im dać całego siebie, każdemu z osobna. Ile Pan ma dzieci? Mam 3 synów. 5 lat, 3,5 i 10-miesięczny najmniejszy. No to wymagają dużo wszystkiego. Uwagi, siły, pieniążków. Tak, właśnie. Pogodzić to wszystko jest bardzo trudno. Bo gdybym się skupił na pieniądzach, na co nie chcę właśnie na tym się skupiać, to brakłoby mi tego czasu dla nich. A jednak chcę, żeby miały tego ojca na co dzień. Żeby sobie mogli brać, kiedy chcą. Oczywiście to według tych możliwości takich minimalnych, które muszę wykonać, czyli moich 8 godzin pracy, które no jednak są niezbędne w moim życiu, bo muszę do tej pracy iść, żeby jednak zapewnić im też byt. Czyli żyję po to, że i pracuję po to, żeby rodzina, dzieci, żona. Nie wszyscy to łapią. To jest takie oczywiste, że po to żyję? Tak. Po moim nawróceniu jest to oczywiste. Jak to? Że, no? No po prostu dostałem nowe życie i nie chcę go zmarnować, jak marnowałem je do tych lat, kiedy byłem przed małżeństwem. Panie Piotrze, no to jak to jest? Co, cegła w drewnianym kościele mi na głowę spada i nagle wszystko się przewraca? To jak to jest, że do tej pory sobie żyłem i tego nie widziałem, a nagle mi się priorytety zmieniają? Jak to jest? No bardzo się zmieniają. I widziałem to, co było złe. To jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, że brałem przykład z ojca. Sytuacji, które bardzo mnie wkurzały, które
w których nienawidziłem właśnie takie sytuacje, nienawidziłem być może nawet jego gdzieś w podświadomości, kiedy pił, kiedy ten czas właśnie marnował, kiedy go nie było z nami, czyli ze mną, z moim rodzeństwem, z moją mamą, a później nagle, nie wiedząc czemu, robiłem to samo, będąc jeszcze sam oczywiście wtedy, ale często się nad tym zastanawiam właśnie, dlaczego tak jest, że jednak to jest tą prawdą, bo to często o tym się słyszy, że jednak bierzemy przykład z ojca, który ten przykład daje zły, który jest złym przykładem, a mimo to gdzieś chcemy być tacy jak on. Być może, bo mógłbym kilka przykładów podać właśnie, że chciałem być taki jak on, ale oczywiście taki jak on, gdy był trzeźwy, silny, mądry, na wszystkim się znał i zna do tej pory, choć już starość i różne choroby. Ale właśnie chciałem być taki jak on i przy okazji tego wszystkiego dobra, które on dawał, wziąłem też to, co było złe. Tak, jakby w pakiecie. W pakiecie dostałem wszystko. To jest niesamowite. To też pokazuje, jak Pan Bóg nas kształtował, stwarzając, że tęsknimy za tym, co dobre w tym człowieku. Ja też mam już kilka takich sytuacji w życiu, gdzie ktoś opowiada mi o swoim ojcu i z żalem, z wyrzutem. Ale na przykład ktoś tam kończy, ale ten ojciec, mimo że tyle razy właśnie pijany, ale na przykład ktoś tam mówi, ale nigdy mnie nie uderzył. Czyli jakiegoś dobra się w tym człowieku doszukujemy. Jak za daleko, to przepraszam. Jak to jest, kiedy dziecko widzi pijanego ojca? Bo ja swojego ojca nigdy pijanego nie widziałem. No jest to bolesne. Można powiedzieć, że się można do tego przyzwyczaić, ale to... Czy my byśmy wiedzieli już po prostu, kiedy będzie pijany. Przychodził dzień wypłaty, więc był pijany. I to się przeciągało raz krócej, raz dłużej, zależy do kiedy starczyło pieniążków. Ale często to mówię też na świadectwach, że nie zapomnę właśnie jego przytulenia, gdy mnie przytula, jak jest właśnie pijany. On nie potrafił tego zrobić po trzeźwemu. Przytula mnie, jak jest pijany, śmierdzący, kłujący. Ja oczekuję czegoś innego. Tego przytulenia takiego prawdziwego, które teraz daję swoim dzieciom, które po całunku przychodzę z pracy, całuję ich w głowę, przytulam. Mi tego cały czas brakowało. Ja miałem przytulenie ojca, kiedy był pijany. Wtedy potrafił wsiąść mnie na kolana. Nie wiem czemu, nie rozmawiałem z nim nigdy o tym. Czy tylko wtedy miał odwagę, czy wtedy bardziej nas kochał? Pewnie nie, bo kocha nas do tej pory. Ale to jest najtrudniejsze właśnie takie... Pamiętam ten zapach cały czas. Ten właśnie... tego alkoholu, tego ojca właśnie, który był pijany. A opinia w szkole? Jestem dzieckiem pijaka? Łatka? Jestem ten gorszy? Nie, właśnie szkoła jakoś tak nie czy może powiem tak, byli chłopaki, którzy mieli ojców może nie tyle gorszych, a może nawet gorszych, nie wnikałem tam w to, ale bardziej się afiszujących, więc no jakby dużo z nich po prostu miało takich, gdzie oni pokazywali swoje pijaństwo. Mój też zresztą, można go było spotkać i pod sklepem, i w knajpie. Ale więc to jakieś takim było normalną sprawą, chyba nawet można by powiedzieć, że ojcowie nasi, że ojcowie piją, są tam. Dobra. Nie boi się pan, że wróci do swojego nałogu? Nie.
Mam całkowitą pewność, że Jezus to zabrał. To było tak namacalne, takie silne doświadczenie i dostałem coś w zamian. Pardon, mówi to Pan, bo Pan rozmawia z księdzem, czy jak to jest? Nie, wszystkim to mówię. Wszystkim to mówię w świadectwie, że Jezus to ode mnie zabrał. Zabrał tak, że nawet nie pamiętam smaku. Moment, bo te szczegóły mnie bardzo interesują. Bo ja zadałem Panu pytanie, czy Pan nie wróci, a Pan przekierowuje uwagę, Jezus to zabrał. Czyli nie, że ja do tego nie wrócę, to nie jest moja siła, nie umiem zadać precyzyjnie pytania, że ja z tym skończyłem. Nie ja z tym skończyłem, tylko... Tak, bo ja próbowałem z tym skończyć nieraz i to mi nie wychodziło. Do momentu, kiedy już zrozumiałem, że jeśli nie oddam tego Jezusowi, no ja sobie z tym nie poradzę. Był moment, kiedy upadłem na kolana, kiedy prosiłem Boga, tylko Ty możesz mi pomóc. Czuł Pan do siebie jakiś żal, jakąś pogardę, że chce, że próbuje, ale nie daje rady? Tak, często się z tym właśnie teraz borykam, tak można powiedzieć, bo jest takie zdanie, że zdanie jest po prostu przykazanie, miłuj i kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Ja często rano patrząc w lusterko nie kochałem siebie. Nawet można powiedzieć, że się nienawidziłem. I drugie pytanie sobie mogłem zadać, jak ja mam kochać bliźniego jak siebie samego, jeśli ja siebie nienawidzę za to, co zrobiłem, że znowu upadłem, że znowu było to właśnie picie, że znowu było tak właśnie źle. Tu sobie obiecuję, później znowu padam. Jak mam kochać bliźniego? Nie rozumiałem tego przykazania w ogóle. Albo... No to było trudne i zresztą nadal jest trudne, bo nie wiem, czy tak do końca pokochałem siebie aż tak bardzo, żebym właśnie mógł ofiarować tą miłość. Pewnie tak, krucjata mnie tego uczy, to właśnie podejście do tego, że ten kawałek siebie mogę dawać innemu człowiekowi. Samemu się odkrywa? No bo z tego, co się orientuje, to się nie widzi, nie? Że ma się problem. Tak. To się wypiera, tak? Mhm. Wszyscy już dookoła widzą. Ale ja nie, ja tego nie widzę. I gdzieś tam trzeba sięgnąć tego dna, tak? Kiedyś słyszałem takie słowo od pewnego człowieka, też ojca, alkoholika. Proszę księdza, bo każdy ma swoje dno. Dla jednego dnem będzie to, że dziecko płacze, bo nie ma na wycieczkę i czuje się gorsze w szkole. Mhm. A on mówi, dla mnie to nie było dnem. Żona płakała, dla mnie to nie było dnem. Jak to jest, że człowiek nagle widzi, znaczy nagle, jak to jest, że nie tędy droga, że ja tak nie chcę, że zaczynam walczyć? No u mnie były często właśnie, no gdzieś było we mnie takie pragnienie, znaczy dostrzegałem to zło, że to jest złe, ale tak jak ksiądz mówi, no nie widziałem w tym, że jest to aż takie bardzo złe, no wszyscy tak przecież. Sobota, niedziela, tam raz w tygodniu, nieraz trzy albo cztery razy. Tym bardziej, że mój przykład, no wokół mnie, no bardzo dużo ludzi tak właśnie robiło. Tak spędzało czas. Chociaż wszyscy się już, moi koledzy z klasy i z klas młodszych, oglądali za dziewczynami, zaczęli wychodzić, żenić się i mieć swoje dzieci, a człowiek gdzieś to zaczął przegapywać jakoś. Znaczy, ja widzę, ja bym mógł ten przykład swój, może nie przykład, bo to była walka też Boga o mnie. Ja tak to sobie zacząłem też tłumaczyć, bo dlaczego tak myślę? Bo On postawił kilka osób, które naprawdę mnie sprowadziły jakby na tą drogę, która już wtedy była przygotowana i ona doprowadziła do Niego. To nawet było w taki sposób,
tak sobie nieraz żartuję, że Pan Bóg nawet tak to właśnie zrobił, że podejmując pewne decyzje byłem pijany. Czyli potrafił to moje właśnie pijaństwo jakby obrócić w dobrą stronę. Bo ktoś mi proponował, mój kolega proponował mi wyjazd do Kalisza, studium duchowości, będziemy poznawać duchowość. Ja byłem pijany. Myślę sobie, dobra, pojedziemy, może jakieś fajne dziewczyny się spotka. Super. No i później, gdy wytrzeźwiałem, no trochę głupio mi było powiedzieć, wiesz co, no nie, no jedź sam. No to jak już podjąłem taką decyzję, pojechaliśmy i jakby ta droga właściwie od wtedy się zaczęła. Jeden rok, drugi, trzeci. Ale weekendy nadal przy piciu, przy wódce. I później kolejny etap. Jeśli to jest za mało, to jeszcze rekolekcje. Może tam coś znajdziesz. Tam ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, jest krucjata, może byś podpisał. Ja wtedy oczywiście jeszcze nie rozumiałem tego słowa krucjata, o co tu chodzi. Ja nie mam żadnego problemu z piciem, bo tak właśnie myślałem, że to tylko alkoholicy podpisują krucjatę. Takie mylne moje myślenie. Nie, ja nie mam z tym żadnego problemu. I właśnie wtedy, powrót z tej rekolekcji i jakby takie dopuszczenie przez Boga, no to działaj. Zobaczymy, na ile potrafisz. Sprawdzam cię. Tak, sprawdzam cię. I co, dzisiaj nie pamięta pan smaku wódki? Tak. Przez te 3 miesiące do następnej rekolekcji zobaczyłem, jaki mam problem, że piwo musiało już stać przy moim łóżku. W nocy, jak się obudzę, żeby się mieć czego napić, bo woda mi już nie smakowała. I Bóg mi pokazał, zobacz. Masz problem z tym, więc nie mów, że go nie masz. I kolejne moje rekolekcje były tylko w jednym celu. Jechać i podpisać krucjatę wyzwolenia człowieka. Podpisałem i zostałem uzdrowiony. Jakim pan jest ojcem? Tak, to jest trudne pytanie. Jakim jestem ojcem? Dobrym to nie, bo Bóg jest tylko dobry. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. A dokąd pan chce doprowadzić swoje dzieci? Jakimi mają być ludźmi? Świętymi. Chciałbym, żeby właśnie doszli do Pana Boga, do tego momentu, że przede wszystkim, żeby się nie wstydziły Boga, żeby mogły o Nim mówić, żeby On nie był czymś, kimś obcym dla nich, żeby to było tak normalne, zwykłe, takie oczywiste, że On jest, że z wszystkim można do Niego pójść. Panie Piotrze, w którym roku życia został Pan ojcem? Ile mam wtedy lat? 39. 39. Kiedy będzie na to czas, powie Pan swoim dzieciom, jak to było ze mną? Tak, mam na tyle odwagi, żeby im to powiedzieć. Na pewno nie widzę w tym żadnego problemu. Mówiąc innym, to świadectwo mojego nawrócenia, myślę, że one najlepiej jakby dowiedziały się ode mnie, nie od kogoś, nie znając całej prawdy. Prawda i tylko prawda może nas wyzwolić i tą prawdą chcę właśnie w moim życiu cały czas teraz się kierować. Szczególnie z nimi. Ma pan 39 lat, kiedy zostaje ojcem. Przepraszam, bo to tak zabrzmi, tak jakby biologia działa na maksa, determinuje człowieka. Ma pan więcej doświadczeń życia w nietrzeźwości niż życia w trzeźwości. W jakimś sensie to też pan przekaże swoim dzieciom, prawda?
czy tego chce, czy nie chce. Czy tam, no, ja myślę, że tamten okres został, może nie został wymazany, ale tak jak Jezus zabrał ten smak tego, zabrał też, znaczy nie postępuje tak jak mój ojciec. Myślę, że to bycie nowym człowiekiem, dostanie nowego życia, pozwala mi też teraz postępować inaczej. Że jestem przy nich, że właśnie z nimi zasypiam, że ich całuję, że ich przytulam. Że jestem wtedy, kiedy mnie potrzebują. Może nie zawsze, bo wiadomo, nie jestem też 24 godziny przy tym dziecku, ale no jest to całkiem inne. Więc mam taką głęboką nadzieję, że jednak nie przekażę tego, co otrzymałem od mojego ojca. Czyli chcę patrzeć pozytywnie, z nadzieją, nie z lękiem o swoje dzieci. Tak, bardzo pozytywnie. Właśnie nieraz, może nie to, żebyśmy się kłócili z żoną, ale ten lęk właśnie nieraz jej jako matki, no ona się wkurza właśnie, że ja nie lękam się tak bardzo, że gdy chore, czy wiadomo, też jest to ten lęk, ale inny, ja to wszystko zawierzam Bogu. Jeśli takie cuda uczynił w moim życiu, to dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Ma pan bardzo konkretne doświadczenie, na którym można potem tak. Budować. Bez tego doświadczenia jesteśmy skazani na lęk, tak? Co jest najważniejsze w ojcostwie? No o tym książki się pisze, to prawda. Można o tym często usłyszeć. Ale nie ma uniwersytetu z wydziałem ojcostwo, tak? No właśnie często polecane mamy tam i te programy, i książki. Jakoś tego czasu nigdy nie ma, żeby głębiej w te tematy wejść i to przestudiować. Ale tak myślę, że po prostu bycie, pozwalanie temu dziecku sobie kawałka wziąć mnie, kiedy potrzebuję, kiedy masz z czymś problem, gdy powie tato, pomóż mi, albo ma chwilę taką, że musi się rozładować, więc wskakuje mi na plecy, targa za włosy. Po prostu jestem wtedy, żeby być przy tym dziecku, kiedy jesteśmy mu potrzebni, bo nieraz nawet to jest takie właśnie dla mnie odkrycie, że to dziecko nie potrzebuje mnie, żeby coś z nim robić. Ma taką pasję, najstarszy syn ogląda filmy o zwierzętach. Bardzo się tym, ma tych zwierząt całe mnóstwo różnych. I jest program taki w telewizji ze zwierzętami. On już wtedy czeka i będzie oglądał. I mówi, tato, chodź też, obejrzyj. On nie chce, żeby się z nim bawić, żeby go nosić, czy tam wariować, tylko żeby po prostu być. On i tata oglądają razem to, co on lubi, to, co w jego życiu jest wtedy najważniejsze. Myślę, że właśnie takie momenty. Poruszył pan ciekawe struny w tym momencie w moich wspomnieniach. Dokładnie takie samo. Żeby tata ze mną był, żeby przy mnie był. Ja miałem to szczęście, że tata pracował w gospodarstwie, więc zakład pracy był w domu. Więc wracałem do domu ze szkoły i tata był. I razem żeśmy różne rzeczy robili. To było fantastyczne. Razem gnój wyrzucać. Po prostu razem. Proszę pana, pan ma wspomnienie swojego ojca. Tak na do widzenia. Jakie wspomnienie chciałby pan, żeby miały po panu pana dzieci? Jak będą w pana wieku? Jak będą być może siedziały w takim miejscu lub opowiadały? Słuchajcie, a mój tata to... jakie chciałby pan, żeby miały wspomnienia?
No, takie, aby mogły się tym ojcem szczycić, być dumni, że pokazał im świat z dobrej strony. Ten dobry, nie ten świat, który nas otacza, który wymusza w nas, wymusza takie dziwne nieraz zachowania. Ciągłą ucieczkę od czegoś albo bieg do czegoś, te cele, żeby pokazać tym dzieciom świat inny, lepszy, świat, w którym będą się czuły bezpieczne, świat taki wolny. Mógłbym jeszcze właśnie powiedzieć o tym, że kiedyś bardzo bałem się śmierci. Dla mnie śmierć to było coś strasznego. W ogóle jak śmierć to przerażenie w moim sercu, w moim umyśle, na ciele. Teraz się tego nie boję i tym też denerwuję moją żonę, gdy często mówię, że umrzeć teraz, no to coś pięknego. No idziemy do Pana Boga, do lepszego świata. Ona oczywiście się tym smuci, bo mówi, zostawiłbyś mnie z tą trójką dzieci. I właśnie o taką wolność siebie, o taką odwagę chciałbym, żeby te dzieci, chciałbym zawalczyć dla nich właśnie o to. I też jeszcze mówiąc, bo moje wspomnienia ojca są też to, co negatywnego, oczywiście mówimy, nie? O tym, że pił, ale jest ojcem wspaniałym, bo naprawdę ja chciałem być taki jak on, to jak już wspomniałem, tych negatywów jest kilka, ale tych pozytywów jest bardzo dużo. I to przeważyło też, myślę, na tym, że chciałem być taki jak on. Mądry, silny, wszystko potrafił i potrafi zrobić. A te kilka spraw, no, nie wymarzę ich z pamięci. One się na pewno odbiły dużym echem w moim życiu. Ale to też pozwoliło Panu Bogu bardziej zadziałać i to uzdrowienie. No, miał mnie z czego uzdrawiać. Naprawdę, miał mnie z czego uzdrawiać i dawać tę wolność, w której teraz żyję. Lubi pan wracać do domu? Tak. Do swoich? To jest cudowne. Wchodzę po schodach, już mnie słyszą. Wiem, że zawsze tam będzie za tą balustradą, bo zawsze tam jest jeden czy drugi i wyskakują, straszą mnie. Albo rzucają się na szyję, tata, jesteś. To jest piękne. Tego się nie da zamienić na żadne pieniądze. Choćby mi ktoś kazał zostawać w pracy i dawał setki czy dwusetki. Lepiej być w domu z nimi. Bardzo dziękuję.